Dlaczego akurat teraz? Teraz, kiedy ja się wreszcie nauczyłam słuchać swojej intuicji, kiedy zrozumiałam, że ja tego nie chcę, że chcę być tylko z Andrzejem, kiedy mogliśmy być tacy szczęśliwi, mogliśmy podróżować, pracować. No dlaczego ja akurat teraz muszę być nagle w ciąży? Bo jesteś dorosłą kobietą i współżyłaś z mężczyzną. Ale Andrzej przecież nie chciał mieć dzieci. Nie chciał. Beata, błagam cię, spójrz na Ankę. To marna antykoncepcja, że nie chciał. O Jezu, przecież wiem, jestem ginekologiem, tak? Ale ze mną nie chciał, to znaczy na razie nie chciał. Dlaczego to się musiało przytrafić akurat mnie? Proszę cię, nie grzesz. Wiesz, jakbym chciała być na twoim miejscu? Ale co ja mam teraz zrobić? Po prostu mu o tym powiedz. Myślisz? Przecież tego nie da się ukryć. Kochanie, przyniosłem kiełbaski. Coś się stało? Nic. Beata chce z tobą porozmawiać. Pola, chodź na chwilę. Trochę spaliłem bilet. Co się stało? Ja tak się wzruszyłam po prostu. Wiesz, ja też. No, takie piękne przyjęcie, prawda? Tak. Pójdziemy w takie magiczne miejsce. Och, Klemens. Z tobą to ja mogę pójść na koniec świata. A ty wiesz, że to jest nawet niezła myśl? O nie, nie. Błagam cię. Tylko nie proś mnie teraz o rękę. Dlaczego nie? Nie, bo już miałam dwóch mężów. A to czas na trzeciego.